W moim zrozumieniu czasownik błogosławić oznacza uczynić kogoś szczęśliwym. Bóg obficie błogosławił mojej rodzinie. Pragnę złożyć hołd Bogu, który bez wątpienia był ze mną pośród licznych wyzwań i doświadczeń. Hołd Bogu, który z czasem udzielił odpowiedzi na wiele stawianych przeze mnie pytań. Urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej. Moi rodzice nawrócili się w Algierii. Podczas spotkania z pastorami bardzo mocno odczuli powołanie płynące od Boga. To doświadczenie było tak silne, że uciekłem w odosobnione miejsce, aby ukryć swoje emocje. W następnym roku Bóg stał się dla mnie kimś niezwykle bliskim. Polegałem na Nim we wszystkich moich decyzjach. Rozmawiałem z Bogiem i konsultowałem z Nim każdą sprawę. Zmagałem się wtedy z poważnymi pytaniami, które wielu sobie stawia. Skąd pochodzę? Czy pojawiłem się na tym świecie z jakiegoś powodu? Czy jest jakiś cel dla mojego życia? Zrozumiałem, że życie ma sens tylko wtedy, gdy służy się drugiemu człowiekowi. W wieku 20 lat zdecydowałem się zaangażować w misję, więc udałem się do biura diecezji, ale wtedy zdałem sobie sprawę również z tego, że w moim wieku najpierw muszę odbyć służbę wojskową, która w owym czasie była obowiązkowa. Podczas pierwszego dnia w jednostce wojskowej skradziono mi dokumenty. Dopiero później zrozumiałem, dlaczego Bóg dopuścił, aby to się stało. Aby zgłosić tę kradzież, poprosiłem o spotkanie z porucznikiem. Gdy wszedłem do jego biura, zauważyłem teczkę z czerwonym krzyżem i z napisem Adwentysta. W rozmowie z nim wspomniałem, że w przypadku działań wojennych będę bezużyteczny, ponieważ nie będę nosił broni, by zabijać innych ludzi, ale z wielką ochotą zaangażuję się w ratowanie ludzi jako sanitariusz. Byłem zdziwiony, że wysłuchał mojej argumentacji, ale tak się właśnie stało. Wysłał mnie do Nantes celem odbycia szkolenia pielęgniarskiego. Oczywiście widziałem Bożą dłoń w tym doświadczeniu. Gdy przybyłem do koszar w Nantes, musiałem poddać się serii szczepień, choć wcześniej powiedziałem lekarzowi, że jestem na nie uczulony. Od dzieciństwa wykazywałem silną reakcję alergiczną na szczepienia. Wynik tego był taki, że kilka dni później zapadłem w śpiączkę. Wojsko poinformowało moich rodziców, że zachorowałem na zapalenie opon mózgowych i że zostałem odizolowany, gdyż to bardzo zaraźliwa choroba i że szanse na uratowanie mnie są nikłe. Była tylko jedna alternatywa, albo otrzymam małe dawki antybiotyków, by ograniczyć uszkodzenie nerek, ale jednocześnie doznam poważniejszych uszkodzeń mózgu, albo przyjmę duże dawki, by uratować mój mózg, ale pewnie odbędzie się to ze stratą dla nerek. Moi rodzice wybrali drugie rozwiązanie. Zapalenie opon zostało wyleczone, ale jak oczekiwano, moje nerki zostały uszkodzone w 30%. Leżąc jeszcze w szpitalu, nie mogłem nie podziękować mojemu kochającemu Bogu za to, że uratował mnie po raz drugi, po tym jak oddał swoje życie za mnie na krzyżu. Tam poświęciłem mu swoje życie w służbie dla innych ludzi. Służbę wojskową skończyłem w kwietniu 1973 roku. Pewnego dnia jechałem na motorze ulicą jednokierunkową, gdy samochód przede mną nagle zahamował. Zderzyłem się z nim i przekoziołkowałem. Gdy otworzyłem oczy, pierwsze co zobaczyłem, to piękne, rozgwieżdżone niebo. Jeden z moich szwagrów trzymał mnie za jedną rękę, a drugi za drugą. Później mi powiedzieli, że jechali tą samą drogą kilka samochodów za mną i tak jak ja zmierzali na próbę chóru. Zastanawiałem się, czy jestem gotowy na śmierć. Byłem gotowy iść za Jezusem, ale nie byłem gotowy na śmierć. Byłem gotowy, by iść za Jezusem i byłem przekonany, że Bóg mnie prowadzi. Byłem taki szczęśliwy. Po 2 godzinach na stole operacyjnym i po 3 miesiącach rehabilitacji okazało się, że moje lewe kolano jest uszkodzone nieodwracalnie. Uświadomiłem sobie, że Bóg uratował mnie po raz trzeci. Wkrótce potem skontaktowałem się z adwentystycznymi służbami wolontaryjnymi, gdzie dowiedziałem się, że mają pracę dla robotnika budowlanego w Afryce. Zgodziłem się tam pojechać, musiałem przejść badania lekarskie i mimo moich problemów z nerkami i kolanem, Kościół dał mi zielone światło i mogłem pojechać. Następnych 14 lat miałem spędzić jako misjonarz w Afryce, najpierw w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie budowałem kościół,
i gdzie po roku ożeniłem się, a następnie w Kamerunie, gdzie spędziłem najwspanialsze lata mojego życia na tamtejszym uniwersytecie. 40 lat po moim pierwszym nawróceniu wciąż napełniają mnie te same uczucia, gdy myślę o miłości Boga, który prowadzi mnie tak, jak może prowadzić tylko miłujący ojciec. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei. Tekst Piotr Lazar. Czytał Dariusz Górski.